Dobry dzień dobry. Dzisiaj mamy sobotę. Na to wygląda, a wczoraj był piątek. A co za tym idzie? WarGaming robił live'a. Tak jest. WarGaming robił live'a i zaczniemy sobie najpierw od pytań, które pojawiły się na tym live'ie, a później wam powiem takie najważniejsze informacje, a jest ich nawet sporo, co takiego się wydarzyło na tym live'ie. Tutaj chciałbym się odnieść do tych pytań, do niektórych pytań, które akurat padły na tym live'ie. I pierwsze pytanie: czy pojawią się nowe dźwięki działa? Wargaming, odpowiedział jak to Wargaming, siur, ale czy może jakieś sugestie ktoś ma? I teraz pytanie jest z mojej strony: czy ci ludzie wiedzą, co robią? Czy oni oczekują sugestii od graczy, od społeczności, jak, jaki ma być dźwięk działa, czy silnika? O, słuchajcie, nas jest dużo, dużo więcej. Jakby tak każdy im podawał przykłady, trochę czasu by im to zajęło. Może dlatego również im tak schodzi, bo oni nie mają chyba pojęcia zbytnio, jak powinien brzmieć dźwięk silnika, dźwięk działa i tak dalej, i tak dalej. Z tego, co tutaj wnioskuję, no to na to wychodzi. Kolejne pytanie, czy mapa Karelia. Pojawi się niedługo. No, pojawi się niedługo, ale na razie nie mogę powiedzieć dokładnej daty. Kolejne pytanie, jakie tutaj padło, jeżeli chodzi o nową linię na II wojnie światowej, czy w tym roku pojawi się nowa jakaś właśnie linia pojazdów. Jest to możliwe, ale prawdopodobnie dopiero w nowym roku. Tak więc słuchajcie, w tym roku nie spodziewajmy się nowej linii, chociaż u nich to nie wiadomo. Kolejne pytanie: oczywiście, już z poprzedniego live'a, jeszcze z poprzedniego live'a, i tak dalej, i tak dalej wstecz. Cały czas pytają gracze o medale na zimnej wojnie. A wargaming. Odpowiada. Oni cały czas dyskutują, dyskutują, mają meetingi, spotykają się, wszyscy zjeżdżają się do jednego miejsca i dyskutują, kiedy te medale się pojawią, ale na razie nie mogą podać żadnej przybliżonej daty. Cały wargaming. Ale takich śmiesznych rzeczy w tym materiale pojawi się więcej. Tak więc na razie odpuśćmy wargamingowi i zajmijmy się czymś Ciekawszym, słuchajcie, coś ciekawszego: od 6 września do 12 września będziemy mogli zdobyć dowódcę 3D w postaci strażaka. Strażak John będzie do zdobycia, prawdopodobnie za wykonywanie jakiejś tam misji, i tego, oto właśnie pana Johna, strażaka, będziemy mogli sobie przytulić. Kolejne przytulenie, tutaj akurat bardzo ciekawe przytulenie. Pojazd, pojazd do zdobycia mamy od 6 września aż do 4 października. Na razie nie mamy żadnych informacji, co musimy zrobić, co musimy wykonać, ale pojazd zacny. Ja, o ile dobrze pamiętam, już chyba ten pojazd był kiedyś do zdobycia. A co to za pojazd? Nic innego jak Scorpion G, ósmy Tier, niszczyciel czołgów nacji niemieckiej. Tak jest. Słuchajcie, parametry. Chyba wszyscy raczej znają, ale tak na szybciutko. Penetracja 246 na pociskach, premium 311, piękne uszkodzenia 490, tak więc tutaj naprawdę działo robi niezłą ro robotę. Ten pojazd będziemy mogli zdobyć od 6 września do 4 października. Na razie nie mamy podanej właśnie informacji, co trzeba wykonać, ale maszynka naprawdę zacna. I teraz Kolejna maszynka. Czy znacie ten pojazd? Myślę, że tak, bo kiedyś mogliśmy go zdobyć w jednym z sezonów. NM-116. Jest to niszczyciel czołgów na pierwszej erze nacji, tej flanki NATO. I naprawdę bardzo fajna maszyna. Ale czy na pewno? Oj, chyba nie, bo Wargaming tutaj postanowił naprawdę popracować i wydumali nową maszynę na... II wojnie światowej. A jaka to maszyna? Ano, zobaczcie sami. Yy, czy coś wam tutaj nie pasuje? Hmm, no, pewnie, że nie pasuje. No bo to jest inna maszyna. Słuchajcie, jest to niszczyciel czołgów nacji niemieckiej i pojazd 8 Tieru o nazwie NM116 Panzer Jager. I do tego jeszcze, oczywiście, musi być skórka 3D. Tak więc nowa maszyna stworzona przez Wargaming trafia już pewnie od wtorku na tryb II wojny światowej. Się chłopy napracowały. Tutaj zobaczcie jest również NM116 z zimnej wojny. Tak więc hmm, taki jakiś podobny do tego nowego, który... Pojawi się już we wtorek. Tutaj jest maszynka, właśnie ta nowa, Panzer Jager NM116 ze skórką 3D. Patrząc ogólnie na NMA116, tam były chocki klocki. Wargaming odwalił taki numer, gdzie he, mogliśmy kupić skórkę 3D do tego pojazdu, którego posiadamy na zimnej wojnie, ale pojazd, jeżeli ktoś posiadał pojazd w garażu, Skórki 3D nie mógł kupić, musiał kupić nowy pojazd ze skórką 3D. Później, później chłopy się żachnęły, kurde, no przecież już gracze mają ten pojazd, przydałoby się kurczę, zrobić tak, żeby jeżeli ktoś chce kupić samą skórkę 3D, no to stwórzmy taką skórkę, żeby oni mogli sobie kupić tą skórkę 3D, a nie kurde z nowym pojazdem razem ze skórką. No i tak zrobili, pomyśleli. Mało tego, słuchajcie, oni czasami nawet nie wiedzą, co oni wypuszczają. Zaraz wam puszczę z wczorajszego live'a. Brech, brechtałem z tego, jak cholera. Kurde, goście, no ten, co tam prowadzi, no to on może nie wiedzieć, ale kurde, gościu, który projektuje ten tytuł i tak dalej. Pewnie, no, jestem jakimś. No, może nie szefem wszystkich szefów, ale powinien wiedzieć, zresztą ten drugi też powinien wiedzieć, jeżeli tym tytułem się kurcze zajmują, tak? Bo to taka niewiedza to jest, no. Ja nie jestem pracownikiem, nie powinienem tego wszystkiego wiedzieć, ale wiem, tak? Ale oni są pracownikami tej firmy, którzy kurcze wydają ten tytuł, to powinni to wszystko wiedzieć, mieć w jednym paluszku. Zresztą sami posłuchajcie

Konsternacja, totalna konsternacja. Chłopy nie wiedzą, że ten pojazd na zimnej wojnie już jest NM116. I teraz posłuchajcie dalej. I to było najlepsze. Tu prowadzący powiedział, że może do obu trybów do zimnej i kurde na drugą wojnę światową. No ale ten od razu. Nie, nie, nie. Nawet nie wiedzą o tym, że już ten pojazd na zimnej wojnie jest. No może nie panzer Jager, no ale NM116 jest. Słuchajcie dalej. No. No, definitely not both. Um let's see. Maybe Mr. Uh, big Brains over here. Max Chaos could uh, ping us. I believe it is World War II. It is, it is in fact, World War II. No i oczywiście tutaj pomógł im kolejny kolega, poinformował panów, którzy przedstawiają nowy pojazd, którzy nie wiedzieli, na którym trybie ten pojazd się pojawi, podpowiedział im, że będzie ten pojazd akurat dostępny na drugiej wojnie światowej. Tacy ludzie tworzą ten tytuł. Słuchajcie, ja nie czepiam się tych pracowników o... żeby znali parametry, działa i tak dalej, penetrację, mobilność i tak dalej, nie? No ale przedstawiają nowy czołg, nie mając kompletnie pojęcia, gdzie on będzie... nie podali nam... no tutaj akurat też nie wymagam, nie podali żadnych parametrów i tak dalej, no ale kurde, powinni przynajmniej wiedzieć podstawę, gdzie on trafi, a nie... Takie numery słabe, słabe, trochę wymagam od nich czegoś więcej. Dobra, nie będziemy już się nad nimi znęcać. Wiem, jestem czasami okrutny. Ja również potrafię się pomylić, bo słuchajcie, jest naprawdę bardzo dużo maszyn, i nie każdy akurat pamięta parametry czy penetrację i inne jakieś szczegóły, ale będąc pracownikiem firmy, tej, która wydaje ten tytuł. Biorąc za to pieniądze, oni powinni takie rzeczy wiedzieć. Ja w swojej pracy, jeżeli nie wiem czegoś, no to jestem za to jakoś opieprzany, tak? Bo to jest moja praca, za to biorę pieniądze, tak więc ode mnie się czegoś wymaga. A tutaj są podstawy. Nawet nie wiedzą, że taki pojazd już jest na zimnej wojnie. O nazwie NM-116. Ha, słuchajcie... Nie wiem jak to podsumować. Może zobaczmy sobie parametry tego NMA 116, którego mamy właśnie na zimnej wojnie, i teraz możemy trochę pogdybać, z jakimi. Parametrami on może wejść na drugą wojnę. Tutaj mamy, patrząc na parametry, penetracja 262-320. Tutaj działo jest 90 mm, śmieszne uszkodzenia 280. I czy z takimi parametrami wejdzie on na 8 Tier na drugiej wojnie? Trudno mi naprawdę powiedzieć. Ten pojazd na zimnej wojnie charakteryzuje się tym, że ma naprawdę świetne Kamo, mimo to, że mamy ten True Vision i widzimy wszystkich przeciwników. Ten pojazd ma naprawdę charakter Zaryzuje się tym, że ma bardzo dobre kamo i możemy gdzieś tam z tyłu sobie farmić pojazdy. Patrząc na penetrację, gdyby wszedł ten jager Panzer na ósmym tierze, czy to by była dobra niszczarka? Hmm, tak naprawdę, słuchajcie, mamy medy już na. Drugiej wojnie z takimi uszkodzeniami penetracja jest owszem mniejsza na tych medach, ale czy na niszczarkę by to wystarczyło? Na pewno nie będzie posiadał tyle punktów wytrzymałości, dużo, dużo mniej. Na pewno nie będzie taki zasięg spota. Trudno mi powiedzieć, jak na niszczarkę, jakie miejsce ona by miała zająć, no bo. Nie wiem, to takie zrobione z czołgu lekkiego niszczyciel czołgów, tak? Na zimnej wojnie on świetnie się sprawdza. Bardzo dobrze zarabia, bardzo fajne działo, parametry również. Szybko w miarę strzela. Możemy zrobić naprawdę fajne wyniki i fajnie pozarabiać. A jak to będzie wyglądało na trybie drugiej wojny, trudno mi naprawdę na ten temat cokolwiek powiedzieć. Zobaczymy już chyba od wtorku. No, chyba, że coś się <laughs> zmieni. Słuchajcie, takie najważniejsze informacje. Przedstawiłem Wam, wiem, że trochę się poznęcałem nad WG, ale słuchajcie, powinni trochę do tego podchodzić bardziej profesjonalnie. My od nich tego oczekujemy, dlatego że oni za to biorą pieniądze. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się do usłyszenia. Hej.